wszystkich bardzo serdecznie. Witam was, słuchajcie, w oficjalnym odcinku. Słuchajcie, z pokazu studia, tak, z pokazu studia, drugi pokaz studia na kanale. Naprawdę dużo się pozmieniało, była tygodniowa przerwa, ponieważ miałem komunię i tak dalej. Ale słuchajcie, w tym momencie tak naprawdę mega dużo się pozmieniało, że pisaliście mi, kiedy pokaz studia, to uznałem, że dzisiaj sobie nagram. Na tydzień przerwy był, no mówię. No i co? Zapraszam. Dzisiaj omówimy sobie wszystkie rzeczy nowe, które zostały wprowadzone w moim stanowisku. Okej, gdy wejdziemy sobie do mojego pokoju, na pierwszy rzut oka rzuca nam się w sumie green screen. Także mamy tu green screena na stelażu, na dwóch statywach, takich dużych. One mają, można sobie je regulować i tak dalej. To jest odpowiednio dla mnie, słuchajcie, oczywiście jakby... no wysokość, także no tak to wygląda, jest na stelażach, ja sobie to rozwijam, no i w taki sposób mamy pięknego green screena. A jeżeli ktoś nie ogarnia takich rzeczy, to green screena na przykład wykorzystują w pogodzie i po prostu oni się tam uczą na przykład jakby co, gdzie jest, a po prostu na mapę wklejam, właśnie na green screena wklejam tą mapę, co zazwyczaj gadają nam no ci ludzie, co przedstawiają pogodę. Mamy tu także wielką ścianę z plakatami Vito i Belli, Lego i tak dalej. No ale no fajnie to się prezentuje, nie powiem, mam tu różne magnesy, nie magnesy, bo zawsze jak gdzieś wyjeżdżam, to zazwyczaj magnesy kupuję, bo magnesy to jest taka fajna rzecz. Mamy moje stare krzesło, a tutaj taki kącik, gdzie trzymam gry do PlayStation, karty jakieś, tutaj jakieś rzeczy, no i mamy fajną tabliczę, którą można sobie, słuchajcie, no jakby napisać różne rzeczy. Mamy tu także bardzo dużo klocków Lego. No jestem zadowolony z tej kolekcji, a jeżeli już kiedyś będę chciał wszystko sobie sprzedawać, to nie będę sprzedawał, tylko słuchajcie, zrobię wielką makietę i po prostu będzie ona sobie ładnie stała wyeksponowana. Tutaj słuchajcie, jak możecie zauważyć, są dwa softboxy, które oświetlają mnie, gdy jestem na green screenie albo gdy nagrywam dla was Minecrafta, żeby oświetlało ładnie mi kamerkę. I to jest, słuchajcie, człowiek statyw, nawet się odbijam, siemanko. To jest człowiek statyw, nowy statyw, założyłem sobie na niego okulary, no i ściągam okulary, no to towarzyszy mi on w różnych filmach i po prostu, no jest epicko, jest to naprawdę bardzo duży statyw, ma trzy sposoby regulacji, ma rączkę, poprzedni tego nie miał, a stary statyw, słuchajcie, o i tu są jeszcze karty kolekcjonerskie, a stary statyw jest, słuchajcie, tutaj. I stary statyw, słuchajcie, w tym momencie utrzymuje GoPro, o którym zaraz będzie więcej. Ta kamerka GoPro jest od firmy Blow, bardzo fajna kamerka, wodoodporna, nakrywa w 4K Ultra HD. No i tak jak mówiłem, stoję sobie na tym statywie. Do niej, słuchajcie, dołączone zostały uchwyty różne. To jest, słuchajcie, pudełko. No i w środku są różne uchwyty, ściereczki i tak dalej, także naprawdę fajna rzecz. A do tej kamerki, słuchajcie, dołączony jest pilocik, słuchajcie, do jakby, że można sobie zdalnie robić albo zdjęcia, albo filmować. Bardzo fajna rzecz, wodoodporne, z funkcją Wi-Fi, ma budowane Wi-Fi, Bluetootha, także bardzo fajne. Okej, słuchajcie, kolejna rzecz, która się w studiu zmieniła, no to jest fotel gamingowy. Fotel gamingowy, naprawdę fajna rzecz. Huzaro, bardzo polecam tą firmę, bo słuchajcie, fotel za niecałe 300 zł, wtedy kupiłem, pamiętam go chyba za 200, za 300 zł równo jakoś i słuchajcie, no jest epicki. No i wszędzie wam się tutaj powinny ceny wyświetlać. No i ten fotel jest naprawdę fajny. Huzaro 3.0 Force, bardzo serdecznie polecam. Tutaj mam, słuchajcie, poduszkę pod kark, gdy chcę sobie usiąść na fotelu, wygodnie. Fotel posiada także poduszkę lędźwiową, co, po prostu co umożliwia nam poprawną postawę kręgosłupa. Z tych o wiele mniejszych zmian to napis Nati i obraz. Tak. Tutaj mam, słuchajcie, szafkę, gdzie trzymam jakieś duperele i tak dalej. A teraz czas na wisienkę na torcie, czyli na wszystkie podświetlane rzeczy od Genesisa. Tak jak mówiłem, firma Genesis to firma, na której się jeszcze nie zawiodłem i słuchajcie, mam od niej podkładkę,
o której już mówiliśmy na poprzednim pokazie studia, bo już wtedy ją miałem. Co nowego doszło? Nowa klawiatura podświetlana od Genesisa Tor 200, przytrzymując FN, no i klikając sobie cyferki, można zmieniać tryby. Są naprawdę różne, nawet jest taki tryb, gdzie gadamy, no to się wtedy zapala. Jest tryb, gdzie jak się klika, to się zapala. Jest tryb według własnego jakby pomysłu, można sobie ustalać. Także, no bo ogólnie klawiatura jest podzielona na 6 stref. No i można sobie ustalać kolorki. Szósteczka to jest, już wam mówię, to jest coś takiego. Piąteczka, no to można zmieniać sobie kolorki, może być też kolorowy. Czwórka to jest coś takiego. I słuchajcie, dwójeczka to jest takie coś. I słuchajcie, jedyneczka to jest coś takiego. Można także zmieniać jasność, wyłączać tym przyciskiem. Jasność podświetlenia oczywiście. Jasność zmieniać klikając FN i tutaj są przyciski. Są także strzałki, można strzałki wymienić na WASD i tak dalej, jak to zazwyczaj w klawiaturach bywa. Można strzałkami zmienić kierunek fali. Także naprawdę bardzo fajna rzecz. Póki co podświetlenie sobie włączymy i przechodzimy do nowej myszeczki. Jest to, słuchajcie, myszka Genesis Xenon 220. Myszka po prostu jest epicka, po prostu nie spodziewałem się, że myszka po prostu będzie aż tak fajna. Słuchajcie, teraz wezmę wam normalną myszkę. I posłuchajcie myszki normalnej. Tak brzmi normalna myszka. A ta? To jest Genesis Xenon 220, myszka bezklikowa tak zwana. I posłuchajcie teraz. Nic nie słychać, praktycznie nikt nie słychać, jest to bardzo leciutkie kliknięcie. Można także zmieniać tryby tymi dwoma przyciskami. Słuchajcie, można różne naprawdę mieć tryby. Tutaj, no naprawdę są, można w ogóle wyłączyć podświetlenie. Jest naprawdę masa trybów. Przyciskiem u góry można zmieniać kolory, można zmieniać tryby i tak dalej, i tak dalej. Także no jest to naprawdę mega fajna rzecz, naprawdę myszeczka jest epicka. Myszka po prostu props dla Genesisa, bo jest naprawdę cicha, bezklikowa i fajna. Myszka ma zmienne DPI. Myszka ma zmienne DPI i ma 6400 zmiennego DPI. A jak ktoś jest zaciekawiony, to tak wygląda pudełko. Genesis Xenon 220 Silent Gaming Mouse. Kolejna mniejsza rzecz to jest pad do PlayStation 2. PlayStation jest w pokoju drugim. No to jest pad drugi, słuchajcie, który podłączam albo do komputera, albo jak jakiś kolega do mnie przychodzi. No to słuchajcie, no gram sobie na dwa pady. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, słuchawki od firmy Genesis. Radon. Teraz już nie pamiętam, już wam mówię jakie. Genesis podświetlenie Red, czyli czerwone, Radon 720 Virtual 71 Headset z wbudowanym mikrofonem. Słuchawki wyglądają na mnie właśnie w taki sposób. Pudełka sobie zostawiłem, bo fajnie wyglądają, także czemu nie? Płatki i tak dalej, te co były, no i zmieniła się rzecz. Aha, jeszcze dokupiliśmy, słuchajcie, dysk. Bo ogólnie w laptopie jest mega mała pojemność. Tak jak możecie zauważyć, mamy nowoczesny laptop od Della, bo był od taki słaby mega, co miał Windowsa 7. I słuchajcie, jest to laptop poleasingowy, ale odnowiony i tak dalej. I słuchajcie, laptop to jest Dell Latitude E600 440. Procesor Inside Core i7V Pro,
karta graficzna Radeon podejrze coś tam, ale karta graficzna Radeon, gry Fortnite, Minecraft, jakieś tam takie rzeczy naprawdę utrzymują się naprawdę dobrze na tym komputerze, naprawdę fajnie się gra. No i komputer, słuchajcie, jest poleasingowy, kosztował 1300 zł, tak tylko 1300 zł, ale jest bardzo, 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 bardzo fajny i wystarcza mi, jak nagrywam dla was Minecrafta, czy tam inne gry. Okej, słuchajcie, kolejna rzecz to kamerka internetowa nowa, bo tej budowanej w laptopie nie mogłem przesuwać. A mam nową kamerkę internetową. Słuchajcie, tu się wam cena wyświetli i ja jak za taką cenę jest naprawdę bardzo dobra i tak naprawdę jak z softboxami się doświetli, to jest porównywalna do Logitecha C920, która chodzi w czasach wirusa po jakieś 1000 zł. Ale kamerka mega fajna, zawieszona jest na monitorze, także no, zaraz zobaczycie pewnie jakość tej kamerki. Internetowe jestem doświetlony softboxami, a gdy wyłączę softboxy, wyglądam właśnie tak, także myślę, że kamerka no jest bardzo fajna i od dzisiaj będę nagrywał tutaj, słuchajcie, na tej kamerce no filmy, bo jest naprawdę bardzo dobra jakość i także no super, naprawdę fajnie, no i co? Lecimy dalej! Głośniki te co były, lampka była, no i mam jeszcze taki mały statywik. Mamy też taki mały statywik, którego nie było, ale jest. I mamy tu mega fajną rzecz, to jest, słuchajcie, przeduszka, którą podpina się na mikro USB do telefonu i można podpiąć mikrofon na USB, można podpiąć myszkę, można podpiąć, słuchajcie, klawiaturę. Jest to po prostu urządzenie do debugowania USB w telefonie. I w taki sposób możemy używać urządzenia na USB na telefonie. I słuchajcie, ostatnia rzecz, jest to mikrofon Novox NC1 w wersji Silver. Silver podobała mi się najbardziej. Zawieszony na statywie, słuchajcie, w zestawie, który był dołączony. Naprawdę fajna rzecz. Na mikrofon, słuchajcie, zawieszony jest. Słuchajcie, desce, która jest takim czymś tam przyczepiona i po prostu jest to, jakoś to działa, no, ale no fajny, Novox NC1, naprawdę bardzo dobra jakość, dzięki. Tak jak mówiłem, mam tutaj różne stare rzeczy, no tu perele, kable i kable, jest to mega duży bałagan, także pomijmy. Kładkę, która była od Maxtira, która ma mega dużo wejść USB. W Actionie, aha, i słuchajcie, mam mega duży jakby bałagan z kablami. No muszę sobie zrobić dobry cable management, bo jest naprawdę nieestetycznie to wygląda. Jedyny jaki cable management zrobię, to coś takiego. Tak, dobrze widzicie. I w międzyczasie kiedyś kupiłem sobie przeduszkę do 4 portów USB w Actionie za 3,50 chyba. No ale działa, bo się przydaje, bo tych rzeczy na USB mam mega ogromną rzecz. Zapomniałem oprócz tego, że mam jeszcze fajną poduszkę YouTube, klaps filmowy i 3 półki, gdzie mam różne też duper. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, to by było na tyle. Zostało tu mega dużo zmian, z których się naprawdę bardzo cieszę, bo no studio się rozwija, studio naprawdę fajnie już wygląda, jest to mega fajnie, po prostu rozwija się to, jest coraz lepsza jakość dźwięku i tak dalej. No i co, sorry za tą przerwę, tak jak mówiłem, powracamy z filmami, no tygodniowa przerwa, no to mówię, no. Ale już słuchajcie, będą normalnie filmy się pojawiały co drugi, co trzeci dzień, tak jak zwykle to robimy, także no dzięki wam za oglądanie filmu, no i co, widzimy się w kolejnych filmach na kanale, cześć!